Witam Was, moi kochani. Chciałabym Wam dzisiaj przeczytać bajeczkę o Piotrusiu, który jadł za dużo słodyczy. Piotruś zjadł za dużo cukierków. Mniam, uwielbiam cukierki od niani. Tobie na pewno też będą smakować, Maksiu. Mówi Piotruś, zjadając słodycze. Nie jedz już cukierków, Piotrusiu, niedługo obiad. Prosi mama znad książki kucharskiej. Ale to bardzo trudne, mamo, odpowiada Piotruś z pełną buzią. Proszę, zabaweczki, przyniosłem wam cukierki. Śmieje się Piotruś i rozdaje słodycze. Ale im dłużej się bawi, tym mniej cukierków ma. I w końcu okazuje się, że zjadł je wszystkie. Mama woła Piotrusia na obiad. Nie jestem głodny i nie lubię warzyw, mówił Piotruś, turlając groszki po talerzu. Kto złapie 10 groszków i zje wszystkie naraz, wygrywa. Woła mama, żeby zachęcić Piotrusia do jedzenia warzyw. Ale groszki mamy wyskakują z talerza i na obrusie robi się z nich groszkowa paćka. Piotruś śmieje się i śmieje i całkiem zapomina, że miał je zjeść. Wyobraź sobie, że te groszki to smaczne zielone cukiereczki. Fu, te cukierki mi nie smakują, krzywi się Piotruś. Wcale nie jestem głodny, mamo, mówi Piotruś, bo zjadłeś za dużo cukierków. Od dzisiaj nie będę kupować słodyczy. Mamo, boli mnie brzuszek, woła Piotruś, rzucając zabawką. Widzisz, co się dzieje z cukierkowymi łakomczuszkami? A w dodatku dzisiaj są urodziny Tomka, wzdycha Piotruś. Znam sposób, żeby się szybko wyleczyć. Zupa z marchewki, mówi mama. Fu, mamo, ja tego nie lubię. Ale Piotruś tak bardzo chce iść do Tomka, że zgadza się zjeść całą zupę. Możemy iść, mamo! Woła i nie ma już bladej buzi. Jak ty pięknie wyglądasz! Chwali Piotrusia mama Tomka i zaprasza go do zabawy. Piotruś biegnie do Tomka, żeby dać mu prezent. Przy stole Tomek rozdaje dzieciom cukierki. O, dziękuję, to moje ulubione! Woła Piotruś, zgarniając wielki stos cukierków na swój talerzyk. Czemu nie jesz cukierków? Pyta Tomek. Bo już się najadłem. Lepiej podzielę się z wami. Przyjęcie się skończyło. Piotruś wspaniale się bawił z Tomkiem i innymi kolegami. Zjadłem tylko dwa cukierki, opowiada Piotruś z dumą mamie. Mamo, a czy w domu będą cukierki tak jak zawsze? Dopytuje się Piotruś. Będą, mój łakomczuszku, ale w mniejszym słoiczku, śmieje się mama. Koniec. Moi drodzy, mam nadzieję, że niedługo się spotkamy, ale na chwilę obecną zostańmy wszyscy w domku. Pozdrawiam.